Nowy, odnowiony czy z outletu. Gdy potrzebujesz sprzęt z gwarancją i fakturą, no to która z tych opcji jest najlepsza. Niedawno sam się zmagałem z taką decyzją, no to dzisiaj mam dla Ciebie wnioski. A Nazywam się Bernard Fruga. Dzielę się praktycznymi podpowiedziami ułatwiania sobie życia w technologicznej dżungli. O tej poniżej podaję linki do miejsc, gdzie sam kupuję nowe i używane sprzęty. Niektóre z tych linków są afiliacyjne, czyli korzystając z nich wspierasz rozwój tego kanału, no i tworzenie nowych filmów. Z praktycznymi jak mam nadzieję, radami. No to nowy, odnowiony czy z outletu. Zacznijmy od studium przypadku. Przyszedł taki czas, że trzeba było wymienić tablet w mojej firmie. Wiedziałem, że potrzebuję urządzenia 11-calowego, a no i najlepiej iPada z linii Pro. Brałem pod uwagę najnowszego iPada M1 z pamięcią 128 GB, no i on kosztuje około 3200 zł netto, czyli z VAT-em około 3900. No ale im dłużej się zastanawiałem, tym ciekawsze podpowiedzi do mnie trafiały. Ktoś, kto kupił te właśnie wersje, zdał sobie sprawę, że model z wcześniejszego roku byłby dla niego aż nadto wystarczający. Potem ktoś inny dzielił się takimi pozytywnymi doświadczeniami z kupowania produktów odnowionych. No to porównałem specyfikacje trzech ostatnich wersji iPada no i stwierdziłem, że nawet model Pro z 2018 ma to czego potrzebuje. Przeczesałem internet, sprawdzałem co jest dostępne no i zależało mi na sprzęcie z idealną baterią, z gwarancją i z fakturą na firmę. Najpierw trafiłem na outlet popularnej i lubianej przeze mnie sieciówki XCOM. Tam za około 2350 zł plus VAT był powystawowy iPad Pro 128 GB z 2020. Jak napisano, produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym, no i z rysami na ekranie. Ale nim się dowiedziałem jak poważne były te rysy, no to tablet był już sprzedany. Ale potem w tym samym outlecie pojawiła się nowa oferta, tym razem za 2600 plus VAT, gdzie były rysy na wyświetlaczu oraz tylnej obudowie. No, kupując na firmę, zwykle nie miałem możliwości zwrotu, no więc zawracałem głowę pracownikom xcom o szczegóły, no ale usłyszałem, że niezależnie od brania sprzętu na osobę prywatną czy na fakturę VAT, w naszym sklepie istnieje możliwość zwrotu bez podania przyczyny do 15 dni. No to złożyłem zamówienie. Niestety nie dość dokładnie wczytałem się w ofertę, a było tam też napisane rodzaj gwarancji sprzedającego. Ja zauważyłem, że niektóre outlety podają informacje o statusie gwarancji producenta. Na przykład, że gwarancja producenta jest do lipca 2022 czy do grudnia 2022. No tej informacji nie było. A ja tkwiłem w takiej błogiej nieświadomości, więc jak zobaczyłem w ustawieniach tabletu napis gwarancja wygasła, od razu zadzwoniłem do Apple no i poprosiłem o aktualizację daty zakupu na podstawie faktury. Ale nie było takiej opcji. A potem ze sklepu Xcom dostałem potwierdzenie, że mam tylko gwarancję sprzedającego. No to skorzystałem z możliwości odesłania sprzętu do Xcom. No i wtedy za radą kogoś z USA zajrzałem do zakątka refurbished, czyli odnowione w Apple Store. I przeczytałem, że iPady są tam objęte taką samą roczną gwarancją, jak fabrycznie nowe iPady, oraz mają nową baterię i zewnętrzną obudowę. A ceny. No, iPad Pro z 2020 128 GB był tam za około 2350 zł plus VAT, Zaś taki z pamięcią 256 GB około 2700 plus VAT. No, ja miałem szczęście trafić na ten moment, gdy obydwie wersje były dostępne. Wybrałem 256. Nowa bateria, faktura VAT 23%, roczna gwarancja, a po dopłaceniu 284 zł plus VAT, AppleCare aż do stycznia 2024. No i co z tego wynika? Jak widać, jest trzecia droga, gdy zastanawiasz się między nowy czy używany. Czyli Outlet oraz Refurbished były w moim przypadku akceptowalne, bo ja nie potrzebowałem tego najmocniejszego, najnowszego sprzętu z tej najświeższej edycji. No, i miałem przyjemność trafić na firmy, które chętnie mi pomagały. To znaczy, komunikacja z Xcom zawsze była błyskawiczna, otwarta. Także potem w Apple byłem rewelacyjnie załatwiony, znaczy, zarówno gdy dzwoniłem podczas kupowania, był pewny, że dostanę fakturę VAT 23%, jak i potem po zakupie, gdy miałem pytanie o konfigurację podczas przenoszenia danych z jednego iPada na drugiego. No I obydwie firmy mają taką wspaniałomyślną politykę w kwestii zwrotów. To znaczy deklarują, że przyjmują zwroty nawet przy zakupie na cele biznesowe. Ja to doceniam, bo to ułatwia życie i przyspiesza decyzje zakupowe. Ogólnie rzecz biorąc, radzę Ci wyjść od pytania, jakiego sprzętu potrzebujesz. Ja mówię tu szczególnie do kupujących na użytek biznesowy, gdy ważna jest faktura i gwarancja. No bo może się okazać, że w Twoim przypadku wiele przemawia za zakupem najnowszego modelu no i wtedy nie ma co zawracać sobie głowę jakimiś outletami czy odnowionymi egzemplarzami. I oczywiście jak zwykle chodzi o relację jakości do ceny. Czyli inaczej mówiąc, jak najpełniej zaspokoić swoją potrzebę, wydając nie za dużo. No jeśli parametry techniczne wcześniejszych edycji będą dla Ciebie wystarczające i będziesz mógł z tym pracować przez najbliższe lata, no to wtedy się oczywiście otwiera ta ścieżka powystawowych oraz odnowionych urządzeń. No jak pokazałem na moim przykładzie, urządzenia z outletu zwykle mają atrakcyjne ceny, ale musimy liczyć się z tym, że będą jakieś ograniczenia w gwarancji producenta. Natomiast produkt odnowiony i sprzedawany przez producenta, no przynajmniej w przypadku Apple, no to pełna gwarancja, no i oczywiście też atrakcyjna cena. Mam nadzieję, że było to przydatne. Polecam też ten film, którego okładkę tutaj widzisz obok. No i proszę, podziel się komentarzami i swoim doświadczeniem z zakupami sprzętu. Jakie jest Twoje zdanie o kupowaniu odnowionych czy powystawowych sprzętów? No i trzymaj się zdrowo, pogodnie Cię pozdrawiam.